Jakie są najdroższe i najtańsze dzielnice Warszawy? Oczywiście najdroższą dzielnicą jest Śródmieście. To centrum miasta jest najbardziej oblegane. Jest ono najlepiej skomunikowane z resztą dzielnic. Ceny w Śródmieściu zaczynają się od około 15 tysięcy za metr. Zaraz po nim jest Mokotów oraz Żoliborz. Dwie dobrze skomunikowane i prestiżowe dzielnice. Ceny od około 13 tysięcy za metr. Najtańszymi dzielnicami są te z najgorszą komunikacją z centrum. Białołęka i Rembertów to świetne dzielnice, jeśli nie musisz dojeżdżać na drugą stronę Wisły. Ceny zaczynają się od 8 tysięcy za metr. Najtańszą dzielnicą jest Wesoła. Znajdziesz tu mieszkania z najkorzystniejszą ceną 7,5 tysiąca zł za metr.